Podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawiono szczegółowy program 14. już RCK Pro Jazz Festiwalu, który zapowiada się bardzo ciekawie, ponieważ wystąpią na nim gwiazdy znane nie tylko fanom tego rodzaju muzyki. Od 4 sierpnia przez 3 kolejne dni będziemy mogli posłuchać koncertów w wykonaniu świetnych artystów na letniej scenie Regionalnego Centrum Kultury, ale nie tylko, bo również w innych przestrzeniach, częściach naszego miasta, w innym otoczeniu, bo zapraszamy również na plac koncertów porannych, czyli koncerty przy Bindarzu, ale również przy Bibliotece Miejskiej, na bulwarach nad Parsentą, jak również przy ratuszu. To będzie naprawdę wspaniała uczta dźwięków dla wszystkich tych, którzy lubią ten gatunek muzyki. Tegoroczny program festiwalu został tak skonstruowany, żeby słuchacze mogli odkryć i doświadczyć tego, że muzyka jazzowa to bardzo szerokie pojęcie. Czasem słuchając koncertu, nawet nie wiemy o tym, że słuchamy jazzu i mam nadzieję właśnie, że w tym roku tak się zadzieje. Otwieramy zespołem nieoczywistym The Outer Sound, który ma bardzo ciekawe instrumentarium, przede wszystkim akordeon, który generalnie z muzyką jazzową się nie kojarzy, ale będziecie mogli Państwo usłyszeć, że jazz i akordeon to naprawdę cudowne brzmienie. Również w sobotę na scenie nasza niekwestionowana gwiazda, muzyk, który od 40 lat gra na największych scenach na całym świecie, Nigel Kennedy, który w Kołobrzegu wystąpi w specjalnym koncercie, bardzo kameralnym. Będzie to koncert na duet skrzypce i wiolonczela, ale także usłyszymy Nigela Kennedy'ego jako pianistę. Podczas festiwalu będzie również piosenkowo, a to za sprawą Moniki Bożym, która gra utwory Joni Mitchell. Z kolei w niedzielę usłyszymy więcej gitary, ponieważ na scenie wystąpi Maciek Mazurek, który z pewnością spodoba się fanom tonów z pogranicza jazzu, soulu, bluesa i groove'u. Na zakończenie będziemy mogli posłuchać kolejnych artystów światowej klasy, to jest Rodziewicz Kwartet, którzy na scenie plenerowej zagrają czysty, klasyczny jazz. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Centrum Kultury. Dzisiejszą konferencję nadamy w bloku programów po wydarzeniach dnia.